trzech typów we Wrocławiu pod Żabką rozpoznało mnie i chciało wykorzystać tą sytuację, czyli zapakować mnie do bagażnika i dostarczyć do Warszawy Konradowi Niewolskiemu. Jak pan zareagował? No wie pan, przykre jest to, że gdyby to trafiło na któregoś z kolegów, który nie jest instruktorem Krav Magi, no powiedzmy, no Jan Kowalski, tak? To doszłoby do dramatu. Ja zareagowałem tak, że no dwóch z nich doznało ciężkich złamań rąk, którymi próbowali mnie zapakować, a trzeci uciekając wpadł pod samochód. No to i tak grubo, że tak powiem.